16 grudnia na Placu Klasztornym przy Bazylice w Panewnikach zorganizowano trzeci franciszkański jarmark adwentowy. Można było posmakować kuchni klasztornej oraz zakupić do domu różne specjały świąteczne. Całość poprowadził Marek Szołtysek. 40 lat temu ktoś przyjeżdżał za granicę albo widział pocztówki, to gadał, ja, oni się tam mają fajnie w tym Wiedniu, w tych Niemcach, tam w Kolonii, w Düsseldorfie, jak oni tam mają fajnie, ja? Co oni mieli? No na przykład mieli jarmarki, ja? I my właśnie teraz mamy. Tylko teraz trzeba ruszyć żyć, zgniło i przyjść. Choćby sobie kupić jakiś ty, jakąś herbatę, choćby sobie jakieś ciastka kupić, nie? Bo my, tak prawdę mówiąc, uczestnicząc w tych jarmarkach, my popieramy jakiś typ kultury. Na przykład takiej kultury, że w ogóle jest adwent. Że to już nie jest tak, że jest czas przedświątecznych zakupów. Nie, to jest adwent. Znaczy to właściwie to samo oczekujemy na przyjście Pąboczka. I udział to jest też nasze głosowanie, nie? Głosowanie za tym typem kultury. Pogoda nam sprzyja, także wydaje mi się, że mamy większą frekwencję. No cieszę się, że to troszeczkę tak się zostało rozreklamowane, a mianowicie święta Jadwiga, która nam pomogła z tym takim swoim wejściem, z płaszczem dobroci, pomysł pana Szołtyska, któremu dziękuję za to. No powoli, powoli. Wielkie dzieła powoli się rozrastają. Ja myślę, że my z tą naszą pokorą franciszkańską będziemy powolutku, powolutku, ale do przodu. Jak się podoba jarmark? Świetnie. My jesteśmy co roku, to my wiemy. Tu mieszkamy, świetny jarmark. Dobrze zorganizowane wszystkie stoiska. Naprawdę tak, no i przyciąga ludzi. No, cieszy. Ja widzę, że państwo tutaj już jakieś zakupy dzisiaj zrobili. No, oczywiście, oczywiście. Trzeba dla wnuka zabawki, kalendarz, wszystko trzeba kupić. No są różne rzeczy ładne, jakieś z pierników różne. Są tutaj też zwierzęta do pokazania. Jest tu bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie, już nastrój świąteczny, więc jak najbardziej pozytywnie nastraja. Na razie zakupiliśmy reniferka pierniczkowego. Bardzo ładnie, jak zwykle. Tu mam kupione aniołki, reniferki, trzy ozdoby. To są te zwierzaczki, które towarzyszą nam przez cały rok w naszym ogrodzie. My je później przygotowujemy też w okresie Bożego Narodzenia, wystawiamy w ogrodzie, w tej naszej żywej szopce. No i dzisiaj mają taki przedbieg, pokazują się światu, czyli nam.